Tutaj mamy pewną stałą, którą również przemnażamy równanie, obie strony równania przez tą stałą i dostaniemy równanie, że druga pochodna psi się równa się pewnej stałej razy e minus k plus 2 przez 2, albo inaczej, że mamy po przemnożeniu, mamy tutaj pewną funkcję od x razy psi. Czym to równanie różni się od równań, które poprzednio uzyskiwaliśmy w studniach potencjału prostokątnych, studniach potencjału? Poprzednio mieliśmy po prawej stronie co? Psi razy pewna wartość stała, prawda? Pamiętajcie, to było to alfa albo k, prawda? K do kwadratu. Teraz po prawej stronie, obok, tu mamy pochodną, czyli tak samo jak poprzednio, ale tutaj mamy psi razy coś, co zależy od x, prawda? A zatem zupełnie inny typ równania różniczkowego, który można by zapisać w taki sposób, jak tutaj na dole, że druga pochodna psi po x jest pewną liniową funkcją, kwadratową funkcją x, no, przemnożoną przez psi. Poprzednio współczynnik alfa był 0, 0, mieliśmy tylko beta razy psi, a teraz mamy alfa niezerowe. Jak widzimy, porównując to równanie i tamto, alfa jest równe m kappa przez h kwadrat, a beta 2m e przez h kwadrat. Ale widzimy, że jakościowo to równanie zupełnie inaczej wygląda niż poprzednio. Również rozwiązania takiego równania własnego w tym przypadku będą jakościowo inne. Takie równanie ma zupełnie inne rozwiązanie. Nie będziemy tych rzeczy w tej chwili rozwiązywać, zrobią to Państwo na ćwiczeniach, natomiast pokażę Państwu, jakie to są rozwiązania, jak one się wyrażają. Wyrażają się przez tak zwane wielomiany termita. To są pewne funkcje wielomianowe, które występują w tych rozwiązaniach i w najprostszej postaci, kiedy mamy pierwsze, właściwie zerowe rozwiązanie, to mamy to rozwiązanie w takiej postaci, że jest to pewna stała razy e, to potem minus alfa x kwadrat przez 2. Ta funkcja, którą tu Państwo widzą, to jest znana funkcja, która nazywa się funkcją Gaussa. Funkcja Gaussa, czyli taka, która ma maksimum w zerze, jeśli tutaj jest x do kwadratu i bardzo szybko poza zerem maleje, ale nigdy nie jest, tak jak na tym rysunku uproszczonym, całkowicie równa zero, ona ma zawsze wartości dodatnie. Tak zwana funkcja Gaussa, czasem na to się mówi funkcja dzwonowa, ponieważ przypomina ona rodzaj takiego dzwona, prawda? Wszystkie następne rozwiązania, bo widzą Państwo, to są kolejne rozwiązania, psi 1, psi 2 i psi 3 i tak dalej, tych rozwiązań jest więcej. Wszystkie one wyrażają się przez tą funkcję Gaussa. Proszę popatrzeć, tu wszędzie jest e do minus a alfa x kwadrat przez 2, e do minus alfa x i tutaj też. We wszystkich występuje ta funkcja dzwonowa, ale każda z nich jest przemnożona przez inny wielomian termita. Ten pierwszy wielomian termita to jest po prostu stała. Ten drugi to jest, proszę Państwa, to co tutaj jest, ta liczba, która tutaj jest przed tym, przed e do minus alfa x kwadrat, jest to liniowa funkcja x. Drugi wielomian kwadratowa funkcja x, trzeci wielomian sześcienna, to jest x do kwadratu, to jest x, czyli funkcja zależna od x do trzeciej. A zatem dane rozwiązanie, równania Schrödingera, funkcja falowa n tego rzędu jest po prostu iloczynem danego wielomiana Ermita razy e do minus alfa x kwadrat przez 2. Funkcję tę zaznaczono tutaj po prawej stronie. I co Państwo widzą? Widzą Państwo ogólną prawidłowość, która jest następująca. W plus bądź w minus nieskończoności te funkcje zawsze zbiegają do zera, prawda? A zatem cząstka w parabolicznej studni potencjału, ta cząstka, która opisuje oscylator harmoniczny, znajduje się gdzieś w pobliżu położenia równowagi i nie ma szans dostania się daleko od tego położenia równowagi, prawda? To nam gwarantuje ta funkcja e do minus alfa x kwadrat przez 2, bo ona przemnożona przez dowolny wielomian daje zawsze w plus i w minus nieskończoności szybkie malenie tej funkcji, prawda? Ona bardzo szybko gasi wielomian. Natomiast zachowanie danej funkcji falowej w pobliżu zera silnie zależy od tego wielomianu Hermita, prawda? Silnie zależy i proszę popatrzeć, jak ona wygląda. W przypadku psi 0 to jest po prostu funkcja Gaussa, bo ten wielomian jest stały, ale w przypadku psi 1 ta funkcja Gaussa przemnożona przez funkcję liniową x daje nam funkcję, która jest antysymetryczna. Antysymetryczna, czyli ma na prawo i na lewo, na prawo jest dodatnia, na lewo jest ujemna. Przez psi 2 z kolei to jest wielomian, to jest funkcja Gaussa przemnożona przez funkcję kwadratową. Mamy tutaj dwa maksima, jedno minimum. Psi 3 ma dwa minima i dwa maksima. Jeszcze ciekawsze będzie, żeby policzyć dla takiej studni potencjału, żeby policzyć moduł psi do kwadratu. Moduł psi do kwadratu, czyli moduł psi do kwadratu odpowiada za co? Czyli rozkład prawdopodobieństwa. A zatem jakie jest prawdopodobieństwo znalezienia naszej cząstki w okolicy położenia równowagi? W przypadku, kiedy ta cząstka jest oscylatorem harmonicznym. Popatrzmy. Po lewej stronie mamy funkcje falowe, po prawej stronie mamy odpowiadające im moduły tych funkcji do kwadratu. Prawda? Psi 0 moduł do kwadratu, psi 1 moduł do kwadratu i tak dalej. Proszę popatrzeć. W przypadku psi 0, no mamy takie zachowanie, że ta cząstka jest najbardziej skupiona w centrum, czyli w położeniu równowagi, potem maleje wraz ze wzrostem odległości. Tutaj mamy linią przerywaną, narysowany punkt, w którym znajduje się, poza którym ta funkcja falowa no, ma wartość mniejszą od e, prawda? Od swojej wartości maksymalnej podzielonej przez e. To są ten obszar, czyli szerokość, innymi słowy szerokość tej krzywej Gaussa. Tutaj widzimy, mamy dwa punkty maksimum, czyli amplituda prawdopodobieństwa znalezienia tej cząstki wewnątrz, czy w obszarze położenia równowagi daje nam zerowe prawdopodobieństwo
prawdopodobieństwo w położeniu równowagi, proszę popatrzeć, mamy oscylator harmoniczny i prawdopodobieństwo znalezienia go w położeniu równowagi jest zerowe, natomiast maksymalne wartości przyjmuje na lewo i na prawo od tego położenia równowagi. Kolejna funkcja falowa, czyli kolejny stan oscylatora, daje nam trzy maksima, jedno z nich w środku, to niższe, i dwa po bokach, i tak dalej, cztery maksima dla psi. Co to znaczy, że mamy takie dziwne rozkłady prawdopodobieństwa dla różnych stanów? Jak Państwo myślą, jak sobie to można wyobrazić? Czy jak ta cząstka jest w tym oscylatorze harmonicznym, to któryś z tych, prawdopodobieństw zawiedzi, czy nie? Czy suma tych wszystkich prawdopodobieństw? Od czego to zależy? Czy znajdziemy cząstkę na przykład, czy powinniśmy jej szukać w środku, czy w położeniu równowagi, czy powinniśmy jej szukać na przykład po lewej i po prawej stronie położenia równowagi? Od czego to zależy? To są rozkłady prawdopodobieństwa odpowiadające czym? Różnym rozwiązaniom równania Schrödingera, prawda? A te różne rozwiązania, to są? Różne stany kwantowe, prawda? A zatem to, gdzie mamy tej cząstki szukać, zależy od tego, w którym stanie kwantowym znajduje się nasz układ. Tak jak atom wodoru, prawda? Na orbicie, w atomie wodoru może się znajdować na pierwszej, drugiej, trzeciej orbicie. Tak samo tutaj ta cząstka w tym potencjale parabolicznym, cząstka, która opisuje oscylator harmoniczny, może znajdować się w różnych stanach kwantowych i w zależności od tego, w którym z tych stanów się znajduje, to będziemy jej szukać właśnie w innych miejscach. Proszę Państwa, ale zastanówmy się teraz, jak to się ma do oscylatora klasycznego. W oscylatorze klasycznym, czyli mamy to, wracamy do obrazu ciężarka, który przesuwa się w lewo i w prawo na sprężynce, gdzie najprawdopodobniej, gdzie jest największe prawdopodobieństwo znalezienia tego oscylatora, czy tego ciężarka, czy w środku w położeniu równowagi, czy bliżej brzegów, jak Państwo myślą? Bliżej brzegów. Bardzo dobrze. Dlaczego? Bo tam się zmienia energia kinetyczna na potencjalną, wszędzie się ta przemiana następuje. Ale tam ciężarek się zatrzymuje, dokładnie, prawda? Tam energia, całkowita energia potencjalna jest największa, energia kinetyczna jest najmniejsza, wobec tego prędkość tego ciężarka przy brzegach jest najmniejsza, prawda? Gdybyśmy teraz robili fotografię takiego oscylatora, to szansa, że w losowym chwili czasu ten ciężarek zobaczymy na środku, jest bardzo niewielka, bo on przez ten środek bardzo szybko przemyka. Natomiast kiedy znajduje się w lewym bądź w prawym brzegu, to szansa, że nasza fotografia właśnie uchwyci nasz ciężarek w tym położeniu najwyższym, prawda? W tym położeniu skrajnym, jest największa, bo się tam powoli porusza i stosunkowo najwięcej czasu tam spędza. Proszę popatrzeć, dokładnie podobnie zachowuje się nasz oscylator kwantowy, ale w przypadku, kiedy stan kwantowy jest coraz większy. Tutaj mamy linią przerywaną, narysowaną studnię potencjału. Na niebiesko mamy moduł do kwadratu z funkcji falowej i widzimy, że ten moduł do kwadratu z funkcji falowej, co prawda on przyjmuje wartości bliskie zera zawsze, prawda, czy równe zeru, to znaczy on jest taką, charakteryzuje się taką, ma wartości raz dodatnie, raz bliskie zeru. Wszędzie są takie obszary, gdzie można powiedzieć, tej cząstki na pewno nie znajdziemy, ale jak widzimy te maksima, one rosną przy zbliżaniu się do brzegów studni potencjału, prawda? Czyli podobnie jak w przypadku klasycznym. Jeszcze raz zobaczmy obrazek w przypadku pierwszych stanów. Pierwszy stan jest dokładnie odwrotnie się zachowuje, stan zerowy, dokładnie odwrotnie się zachowuje niż oscylator klasyczny. Tam największe prawdopodobieństwo znalezienia cząstki jest w środku. Natomiast jeśli weźmiemy stany wyższe, w tym przypadku jest to 10 stan, to już zaczyna się ten wzór, który znamy z oscylatora klasycznego, że największe prawdopodobieństwo znalezienia cząstki jest nie tutaj w centrum, ale właśnie przy brzegach obszaru, w którym ona się może się znajdować. Jest to zgodne z naszą zasadą, o której mówiliśmy na jednym z pierwszych wykładów. Pamiętają Państwo, jak się ta zasada nazywa? Zasada, dzięki której układ kwantowy, kiedy jego rozmiar się zwiększa, powinien dążyć do zachowywać się podobnie jak układ klasyczny. Była to zasada. Tablicy można ją czytać w zasadach korespondencji. Oczywiście mamy zasadę korespondencji. No i ostatnia rzecz dotycząca studni potencjału to wartości energii. Widzieli Państwo funkcje falowe wyrażone przez wielomiany Hermita. Tutaj na tym slajdzie możemy zobaczyć, jaką wartość przyjmują energię odpowiadające poszczególnym funkcjom falowym. Tym razem liczba n zmienia się od zera przez wszystkie wartości naturalne do nieskończoności. I co widzimy? Że te wartości energii są równe n plus 1 druga stała klamka określone razy pierwiastek z k przez n. Pierwiastek z kappa przez m. To znamy to wyrażenie, prawda, z rozwiązania równania dla właśnie wahadła, gdzie ta kappa to ma związek ze stałą grawitacji, m to jest masa tego wahadła, bądź jeśli to jest sprężyna, to kappa to jest właśnie stała wartości tej sprężyny klasycznie. Ale zobaczmy, najniższa energia przypada dla n równego 0. Proszę popatrzeć, tutaj ta energia jest zaznaczona. A zatem zupełnie podobnie jak poprzednio, stan najniższej energii charakteryzuje się niezerową energią. Podobnie jak to miało miejsce w skończonej czy nieskończonej studni potencjału. Ale jest jedna istotna różnica. Czym różnią się te stany energetyczne oscylatora harmonicznego n plus 1 druga razy h omega, gdzie właśnie ten pierwiastek tutaj nazywamy omega, bo to odpowiada częstości tego oscylatora. Czym różnią się te wzory na energię od wzorów dla energii w nieskończonej na przykład studni potencjału? Są od siebie równoległe. Bardzo dobrze. To jest różnica, to jest podstawowa różnica. W poprzednim przypadku mieliśmy zachowanie takie, że każdy
najwyższy stan z kwadratem liczby kwantowej n. Tutaj widzimy, że odległość stanu zawsze wynosi h kreślone omega. To jest podstawowa różnica, bardzo też symptomatyczna, charakterystyczna dla oscylatora kwantowego. W oscylatorze odległości stanu są takie same, a stan podstawowy jest nie ma energię niezerową i ta energia jest równa połowie tej odległości. Ta energia stanu podstawowego jest również nazywana granicą Heisenberga. To o tym pamiętajmy. Kolejny układ fizyczny, którego rozwiązanie omówimy, to bariera potencjału. Dotychczas mówiliśmy o studniach potencjału, o czosce znajdującej się w jakimś obszarze ograniczonym przez tę studnię, bądź takim, że czosnka miała największe prawdopodobieństwo przebywania właśnie w tej studni. Tutaj będziemy mieli czosnkę, która nadlatuje z pewnej strony, powiedzmy z lewej strony, w układzie jednowymiarowym, trafia na barierę potencjału, no i może albo się odbić, albo może przejść dalej. Dobra, mamy cząstkę padającą, odbitą, przepuszczoną i tą część, która przechodzi. Klasycznie takie zjawisko jest możliwe, prawda? Jeśli mamy jakąś cząstkę, która, jakąś klasyczną cząstkę, która uderza w barierę potencjału, ona może przejść przez tą barierę, jeśli energia przewyższa tą barierę, może się od niej odbić, jeśli energia jest niższa od tej bariery potencjału. Co dzieje się w takim układzie kwantowym? Zachowanie tej cząstki będzie zależało, Państwo się tutaj domyślają, podobnie jak w układzie klasycznym, od relacji tej energii, tej cząstki do bariery potencjału. Inaczej ta cząstka się będzie zachowywać, jeśli energia jest przewyższa barierę, a inaczej, jeśli energia jest mniejsza od bariery potencjału. Rozwiązując znowu równanie Schrödingera w trzech obszarach, pierwszym, trzecim i drugim, no widzimy, że w obszarze pierwszym i trzecim rozwiązanie będzie takie samo i że w związku z tym, że energia jest większa od potencjału, to liczby falowe K1 i K3 będą takie same i będą się wyrażały przez pierwiastek zwane przez H, dokładnie identycznie. W obszarze bariery zaś, jeśli E jest większe od V0, to zamiast E jest E minus V0, czyli ten nadmiar energii cząstki nad V0, to będzie K2. No, wobec tego możemy podstawić to do równania Schrödingera i znowu otrzymujemy trzy obszary, trzy rozwiązania równania Schrödingera, właściwie trzy równania Schrödingera, które tutaj Państwo widzą. Charakterystyczne i wspólne dla wszystkich trzech równań jest to, że w obszarze, kiedy E jest większe od V0, że mają one postać, że druga połowa psi w położeniu jest równe minus K kwadrat razy psi. Dlaczego minus? No, dlatego, że te stałe tutaj są zawsze dodatnie, więc przeniesienie na drugą stronę są ujemne, a zatem rozwiązanie dla funkcji falowej ma charakter funkcji sinusoidalnej bądź e do ikx, e do minus ikx. We wszystkich trzech obszarach mamy do czynienia z rozwiązaniem sinusoidalnym. Tu powstaje problem pewien rozwiązania takiego obszaru w nieskończoności bądź minus nieskończoności byłoby trudno uzyskać ze względu na to, że jak Państwo pamiętają, w tych obszarach amplituda prawdopodobieństwa powinna dążyć do zera. A zatem, żeby rozwiązać takie zagadnienie, to musimy ograniczyć obszar, w którym tą funkcję badamy. Ale nie będziemy się teraz tym zajmowali. Po prostu rozwiążmy to równanie i widzimy, że rozwiązania mają taki charakter. We wszystkich trzech obszarach jest to kombinacja E do IKX i E do minus IKX. Przy czym w obszarze drugim jest to K2, a tutaj w obszarze pierwszym i trzecim mamy K jako współczynniki występujące w wykładniku funkcji eksponencjalnej. Proszę Państwa, żeby zasymulować cząstkę padającą, to z rozwiązania w regionie pierwszym, czyli na lewo od tej bariery potencjału, zakładamy, że tylko jeden z tych członów jest niezerowy, mianowicie e do IK1x. I współczynnik A jest równy 1, współczynnik A jest niezerowy, współczynnik B jest zerowy. Załóżmy, że właśnie taki charakter ma fala padająca. Zawsze możemy tak założyć, że fala padająca jest, no, jest ukształtowana przez nas. My ją tak ukształtowaliśmy. Wobec tego falą odbitą będzie ta fala, która znajduje się w tym samym obszarze i dla której współczynnik B z kolei jest niezerowy, a zatem funkcja E do minus IK1x. To jest ta część odbita od bariery potencjału. Z kolei falą, która przeszła przez ten układ, to będzie ta część, która tutaj się znajduje, ta część tej psi 3, która ma taki sam przebieg jak fala padająca, czyli F razy E do minus K1x. Współczynnik G będzie równy 0, ponieważ po prawej stronie bariery potencjału nie będzie, nie będzie fali odbitej, prawda? Fala odbita ma tutaj współczynnik minus, a współczynniki C i D są do wyznaczenia, ponieważ C i D obrazują zachowanie się naszej funkcji falowej gdzie? Współczynniki C i D? Za chwilę zobaczą Państwo rysunek, ale proszę teraz się wytężyć. Proszę? W obszarze bariery, dokładnie, w obszarze bariery, to jest psi 2, pomiędzy 0 a L mamy współczynniki C i D. Takie warunki brzegowe wobec tego zakładamy o naszym rozwiązaniu i kiedy uda nam się rozwiązać to równanie, to będziemy w stanie policzyć pewne bardzo ważne współczynniki. Współczynnik odbicia i współczynnik przejścia. R od słowa reflection, odbicia, a T od słowa transition, przejście. Proszę Państwa, współczynnik odbicia to będzie nic innego jak moduł do kwadratu odbitej funkcji falowej podzielony przez moduł do kwadratu padającej funkcji falowej, przy czym w związku z tym, że mamy do czynienia ze stanem stacjonarnym, ten moduł nie zależy od czasu tutaj. Fala ta, która przechodzi, nazywana tutaj falą przekazaną, czy ta, która przeszła, to daje współczynnik przejścia i właśnie psi 3 moduł do kwadratu przez moduł do kwadratu
jest współczynnikiem przejścia. Te współczynniki wylicza się z tych liczb A, B, F, które poprzednio zdefiniowaliśmy jako te współczynniki, które są odpowiedzialne właśnie za falę padającą, odbitą i tą przepuszczoną. Tak się to wyznacza. I oczywiście te współczynniki muszą spełniać ważne równanie, że fala, która dochodzi do bariery potencjału, częściowo się może odbić, częściowo przejść, ale suma tych współczynników odbicia i przejścia musi być równa 1. To znaczy, że prawdopodobieństwo odbicia i przejścia są w sumie równe 1. Po zastosowaniu tych warunków brzegowych, rozwiązaniu równania Schrödingera, możemy ten współczynnik przejścia, a również odbicia, wyliczyć. Proszę popatrzeć, ten współczynnik wyraża się takim wzorem, gdzie mamy tutaj w mianowniku, bo tu jest potęga minus 1, taką liczbę 1 plus pewien ułamek. I zobaczmy, że ten ułamek wtedy, kiedy E jest dużo większy od V0, ten ułamek może być bardzo mały, prawda? Bo ta liczba to jest V0 razy coś, co jest ograniczone do 1, E minus V0 może być duże. Jeśli mianownik jest duży, to co się dzieje z tym ułamkiem? Ułamek dąży do zera, tak? 1 plus ten ułamek dąży do 1, a odwrotność też dąży do 1. A zatem, jeśli E jest bardzo duże, czyli energia cząstki falającej jest dużo większa od V0, to współczynnik przejścia jest równy 1, prawda? Jest równy 1. Kiedy E jest małe w stosunku do V0, to ten współczynnik może być niezerowy. Załóżmy, że prawdopodobieństwo może być, a zauważmy, że może być nawet równe 1. Tylko, że tak co? I teraz zjawisko, w którym E jest mniejsze od V0. Mamy E mniejsze od V0, czyli klasycznie rzecz biorąc cząstka, która dociera do potencjału, który przewyższa jej energię. Klasycznie rzecz biorąc cząstka, która nie przejdzie na pewno na prawą stronę tego potencjału. Co dzieje się w przypadku kwantowym? W mechanice kwantowej ta cząstka może, okazuje się, że może przejść przez tą barierę potencjału. Jest to jedno z najbardziej zaskakujących cech tego zjawiska, że cząstka, natrafiając na potencjał, który jest większy niż jej energia, może przejść przez tą barierę. Zależy to od stosunku tych potencjałów, ale również od szerokości tej bariery potencjału. No to jak rozwiązać ten problem? Znowu na lewo i na prawo od bariery potencjału rozwiązanie jest identyczne jak poprzednio. Wyraża się przez sinusy i kosinusy, ale w środku, czyli pomiędzy zerem a L w obszarze drugim, to rozwiązanie jest dane przez funkcję eksponencjalną, prawda? C razy E do kappa x plus D razy E do minus kappa x. No dlatego, że tutaj energia jest mniejsza od V0, gdzie kappa jest właśnie tą różnicą pomiędzy V0 a E, pierwiastkiem z tego przemnożonego przez 2m i podzielonego przez h kwadrat. Jeśli E zbliża się do V0, no to kappa zbliża się do zera. Natomiast jeśli E jest mniejsze od V0, to mamy pewną dodatnią stałą, która występuje tutaj w tej funkcji eksponencjalnej. No proszę Państwa, należy przyjąć, że pierwszy człon tej funkcji będzie równy 0. Zatem współczynnik C powinien być równy 0. Dlaczego, jak Państwo myślą? Mamy cząstkę, która przechodzi. Znajduje się na lewo od bariery potencjału, dochodzi do tej bariery potencjału i usiłuje przez tą barierę przejść, prawda? Jeśli mamy właśnie taką barierę potencjału i cząstkę, która tutaj się zbliża, jak jej funkcja falowa może się zachowywać? Czy ona tutaj w tej barierze potencjału może rosnąć, czy raczej powinna maleć? Powinna maleć, prawda? Dlatego w związku z tym, że ta funkcja rosnąca tutaj uznajemy, że jest niefizyczna, nie odpowiada rzeczywistości, dlatego współczynnik C tutaj musi być równy 0, ponieważ ta część funkcji falowej jest rosnąca. Zostaje tylko ta część malejąca. Wobec tego, po podstawieniu wynikającego z tego równania, z tego rozwiązania współczynnik, możemy obliczyć współczynnik przejścia, ten sam, który poprzednio. I ten współczynnik jest dany bardzo podobnym wzorem do tego, który widzieliście Państwo przed chwilą dla bariery w przypadku, w którym mieliśmy energię większą od V0. Tyle tylko, że zamiast sinusa do kwadratu, tutaj mamy sinus hiperboliczny do kwadratu, a zatem funkcja, która nie jest już tak ograniczona, prawda, jak poprzednio, a zatem na przykład szerokość bariery potencjału, kiedy ona tutaj rośnie, to ten sinus hiperboliczny do kwadratu może rosnąć. 1 plus ten sinus podzielony przez tą różnicę może być dużą liczbą, a zatem ten współczynnik przejścia dla szerokich barier, on będzie coraz mniejszy, będzie dążył do zera. Z kolei jeśli energia będzie rosła, będzie się zbliżała do E0, prawda, to ten mianownik będzie malał do zera i podobnie będzie, jeśli ten mianownik będzie V0 minus E będzie bliskie 0, to 1 przez 0 da nam wartość nieskończoną, 1 plus nieskończoną, to też będzie ten współczynnik malał. Proszę Państwa, mamy przed sobą rozwiązanie w postaci funkcji falowej takiego problemu. Proszę popatrzeć na lewo, tu się znajduje ta bariera potencjału pomiędzy 0 a L. Na lewo od bariery funkcja zachowuje się sinusoidalnie, na prawo od bariery funkcja zachowuje się sinusoidalnie, a wewnątrz bariery jest to przebieg typu E do minus kappa x. Jest to funkcja malejąca, a zatem część cząstki padającej tutaj jest w stanie pokonać barierę, mimo że... Stan kwantowy tej cząstki
jest stanem całościowym, to jest stanem obejmującym cały obszar. Ale rzeczywiście ma pan rację, że przejście na drugą stronę powoduje, że zmienia się amplituda. Natomiast nie zmienia się częstość. Ta skala K, która decyduje o częstości, jest taka sama, natomiast zmienia się amplituda. I ta amplituda jest wyznaczona przez ten współczynnik przejścia, o którym przed chwilą mówiliśmy. To zjawisko, można powiedzieć, że wnosi charakter, narusza klasyczne zjawisko i nie jest dozwolone w fizyce klasycznej. Klasyczna cząstka po prostu odbiłaby się od takiej bariery potencjału, nie przeszłaby. Tutaj nie tylko, że wnika ta cząstka do obszaru bariery potencjału, to